Dzień dobry kochani, witam wszystkich w kolejnym odcinku Emigranta. Zaczynamy ten vlog od środy i tak będziemy podążać do piątku. Dlatego, że ogólnie nie działo się zbyt wiele. Choć mówię, dzisiaj jest środa, środa to jest najgorszy dzień, jest najwięcej paczek, najbardziej busy. I to się potwierdza, 53 paczki. Tutaj macie przybitkę vana, jak wygląda. Dużo kartoników, znowu nie ma gdzie tego pochować. Jedziemy w kierunku Hatfield. Zaczynamy od Hatfield, później jest Enfield, no i później jest, kochani, Londyn. Pogoda, no widzicie jaka jest pogoda. Nie ma słońca, ale jest w miarę ciepło, jest 17 stopni. Ma nie padać, więc to już, kochani, plus. Słuchajcie, zapraszam na kolejne odcinek. Powiem wam, że daleko nie zajechałem, bo już są korki, świeci mi się tutaj wszystko na czerwono. To jest takie rondo, dojeżdżamy do takiej miejscowości Radlet. Radlet znacie z moich vlogów, to jest to miasteczko takie żydowskie, gdzie jest ta potężna chata, podobno Eltona Johna, tak mi się wydaje. Ale ostatnio na Netflixie jest taki serial, coś właśnie jak sprzedają nieruchomości w Londynie, napiszę wam tutaj. Jest ta chata wystawiona na sprzedaż za kilkanaście milionów funtów, więc być może to jest jego chata, być może nie. Więc tutaj są takie, o, zawsze takie korki do tego dużego ronda, bo to jest takie rondo rozjazdowe: Radlet, Watford, Hatfield i St. Albans, czyli same takie fajne, kochani, ciekawe miejsca. Opowiem wam, jaki wpadłem genialny pomysł. Słuchajcie, Kuba już ma prawie 12 lat i już się nie bawi klockami Lego, nie? I mam dwa worki klocków, takich luzne, wiecie, rozwalone, no nie rozwalonych, no nie poskładane, po prostu są i leżą w worku już chyba od roku. On o tym nawet zapomniał i pytam się go: słuchaj, mamy taką sąsiadkę obok, ona jest chyba z Bułgarii, czy... no, wygląda jak gypsy, nie? Ogólnie. No i pytam się, czy chcesz te klocki, bo mam, bo jak nie chcesz, to wyrzucę, bo nie mam nikomu innemu ich dać. I ona mówi, że chętnie weźmie. I tu widzicie przebitki, dzisiaj rano powyciągałem te wory, posprawdzałem. Zaniosłem jej, nie było jej w domu, zostawiłem przed drzwiami, mam nadzieję, że nikt tego nie wyrzuci albo nie, kochani. Nie ukradnie. Słuchajcie, wczoraj był ciekawy dzień, we wtorek. Nie miałem kamery przy sobie, bo ja nie nagrywam codziennie, wybieram takie dni busy. Ale wczoraj byłem w Windsorze i szkoda, że nie wziąłem, żałuję trochę, bo były piękne widoki. Jeździłem koło zamku i słuchajcie, wczoraj miałem trzy Polki. Jednej nie było w domu, to już wam mówiłem, to jest normalne. I drugą Polkę miałem, idę do jej bloku, ona wychodzi i się cieszy do mnie, nie? Cieszy się, śmieje się, ja mówię do niej po polsku, tam dzień dobry. Ona mówi do mnie: cześć, emigrant. No to byłem w ciężkim szoku, bo mówi, że ogląda moje odcinki i poznała mnie po czapce. Więc pogadałem z nią chwilę i później miałem taką drugą Polkę, taką starszą już kobitkę, która ma ciężkie już stadium raka i też właśnie pogadaliśmy trochę o tych lekach, co chorzy, bo ona mówi, że ogólnie jest zadowolona, ale usługi tych pielęgniarek, szczególnie tych czarnoskórych, są bardzo słabe i miała z nimi problemy i to i tamto i w końcu stwierdziła, że ona nie potrzebuje pielęgniarek, słuchajcie, i ona sobie sama robi te zastrzyki, te, wiecie, z tą chemią, nie? Więc tak z nią się zagadałem, że mi zeszło prawie pół godziny, ale ogólnie się wyrobiłem i było fajnie. Tylko mówię, żałuję, że nie miałem kamery, bo były fajne miejsca. Może się jeszcze trafią, na pewno się trafią, bo my wracamy na te same trasy. Kochani, do pierwszego zrzutu 17 minut. Słuchajcie, jadę jednak jakimś objazdem, bo te korki tam były tragiczne i mnie wyrzuciło na takie wiejskie dróżki. Tutaj nie ma korku, więc dojadę, kochani, szybciej. Słuchajcie, co wam chciałem powiedzieć. Dzwonił do mnie w weekend mój kolega, ten co wylatuje zawsze mnie do fryzjera, prosi, żebym jeździł. I mówi do mnie, czy nie chciałbym z nimi i tam z jego znajomymi jechać w weekend, w sobotę, popływać barką. Ja mówię, jak popływać barką? Bo on mówi, że można sobie wynająć na przykład barkę, łódkę albo motorówkę i sobie ją pływać cały dzień. I powiem wam, że no pomysł spoko, ale ja nie mogłem za bardzo, dlatego że miałem Kubę na weekend u siebie i
No i po to jest weekend, żeby dziecko było z ojcem, a nie żeby ojciec gdzieś tam przed barkami pływał. Ale temat jest spoko na przyszłość. Już wam powiem, jak to wygląda cenowo. Wynajęcie takiej barki. Tutaj macie przebitki, bo dałem mu kamerę, żeby mi ponagrywał trochę materiału. I tu macie przybitki. Wynajęcie takiej barki na cały dzień, chyba od 10 do 6 wieczorem, to jest koszt pomiędzy 400 a 470 funtów w zależności od wielkości. Więc kochani, na jeden dzień zamieniacie się w kapitana statku i macie te takie tamy, tam widzicie tamy, te tamy trzeba samemu otwierać i zamykać. Jak się nie zamknie, to ta woda się poprzelewa, zmieni się poziom na tych kanałach i tak sobie można płynąć. Oni wyruszyli spod Heathrow i prawie dopłynęli do Londynu tą barką, sobie wyobraźcie. Zobaczcie tutaj, jaki ładny był pub, ale niestety albo będzie wyburzany, albo będzie modernizowany, bo widzieliście ten płot niebieski, czyli podejrzewam, że go nie zburzą, bo oni nie mogą zburzyć takich starych budynków, więc podejrzewam, że będą go przerabiać. No i kochani, ten pierwszy rzut to jednak nie jest Hatfield. O, taka okolica, jakaś wioska się nazywa Wellham Green, coś takiego. O, i tutaj widzimy kolejny pubik po lewej stronie. Zobaczymy, jaki stary jest. No jest stary. Stary i piękny. Dobra, już dojeżdżam do tego rzutu. I powiem wam, że coś jestem taki podziemiony, możecie słyszeć, bo mam taki trochę głos zmieniony, a przez to, że jeżdżę na klimatyzacji cały czas, bo już powiem wam, że cały czas jeżdżę na tej klimatyzacji, czy jest ciepło, czy jest zimno. Dobra, tak to wygląda. Kolejna. Zobaczcie, tutaj ktoś przyjechał na koniu i koń sobie stoi. Zobaczcie. Ciekawe, gdzie jest właściciel tego konia. Może poszedł, kochani, na zakupy. Numer 36, szukamy numeru 36, ale to ładne domy są, myślę, że taki będzie dziura. Zobaczcie, 36 to jest ten, no jest ładny dom. Ogólnie ładna ulica, można powiedzieć na bogato. Słuchajcie, pytaliście się, czemu tak tą ręką macham, dlatego, że w tej kamerze to jest taki sensor i on z tym światłem coś sobie ustawia, więc czasami to jest ciemno w kabinie, bo jest ciemne tutaj ten tył i mam te przeciwsłoneczne ściągnięte na dół, jest ciemno, jak tutaj machnę, to się mi rozjaśnia. Dobra, drop numer pierwszy tu. We can't finish early because we have this, you know, timing window, so we can't finish early. Powiem wam, że bardzo fajne domki. I tu kobitka mówi, że wcześniej przyjechałem, pewnie chcę szybciej skończyć. Ja mówię, zobaczcie tutaj, ja mówię, że ja nie mogę skończyć szybciej, dlatego że mam te okna czasowe do dostarczania paczek, więc się nie da. Zobaczcie ten dom. No mega pięknie, tutaj tak samo, zobaczcie te domki, tu już takie starsze. Zobaczcie tutaj po lewej stronie, jak z Dynastii. Zobaczcie, jakie chaty stoją, potężne. Widać, że tutaj ludzie są zarobieni. Słuchajcie, ten odcinek będzie chyba dłuższy, dlatego że nie będzie mnie w przyszłym tygodniu. Nie będzie odcinków, dlatego że wyjeżdżam, kochani, w delegację. Oczywiście będą live'y. Jadę w delegację do Southampton na cały tydzień, więc będę robił live'y tak jak ostatnio. No i oczywiście będę nagrywał materiał, bo w Southampton jeszcze nie nagrywałem, ale mówię, nie mam laptopa, więc nie mam jak tego poskładać, ale mówię, będą live'y. Popatrzcie tutaj, jakie chaty dalej stoją, no mega ładne to jest wszystko. Ale przy okazji nagram odcinek do jak smakuje Anglia, bo będę się żywił, kochani, cały tydzień w pubie, czyli śniadania i kolacje w pubie. Więc znowu przytyję 2 kilo i znowu będę musiał iść na dietę keto. Dobra, lecimy dalej. Drop kolejny. Potter's Bar. Nie wiem, czy wam coś to mówi. Potter's Bar. Już część Londynu. Zobaczcie tutaj dalej, jaka chata jest fajna po prawej stronie. Popatrzcie tutaj, jakie ma duże okno. Oh my god. Morning. Get my delivery. You sure? You sure? Yeah. I mean, you sure it's you? It's you. Yeah. Okay. John Curran, 6 Albert Court. Yes.
Widzieliście, udało się, czasami ludzie schodzą na dół i czekają na mnie, więc nie muszę wchodzić na górę, ale nie zobaczyliśmy jak wygląda flat. Ale wydaje mi się, że żadna rewelacja. Kolejny, kochani, na liście też dom z nazwą Lake View, czyli w wolnym tłumaczeniu lake to jest co, no, jakaś woda, rzeka, jezioro, a view no to widok, lake to może widok na jezioro. O, kolejny drop 6 minut. Zobaczcie tutaj jaka hawiera, tylko to jest ten town hall, co wam już zawsze mówię, town hall, czyli można sobie zorganizować imprezę. Dobra, zrzut jest tu po prawej, a tam gdzie jest ta woda, może mi się uda ją nagrać, tam za tym płotem. Ale zobaczcie jakie ładne domki, bardzo fajne. Dobra, zobaczcie, tu jest to jeziorko, wygląda fajnie, popatrzcie tam, widzicie, tam jest jeziorko, a tam widzę jakieś motorówki daleko, tak to wygląda, tu jakieś boje. Bardzo ciekawe miejsce, mówię, jesteśmy w tym Hodeson, ale jest zakaz kąpania, zobaczcie, no swimming, jeszcze raz, tak to wygląda. Jest jezioro, to zobaczcie, jest i rybka, można sobie stanąć, zjeść rybkę, tutaj taki wiadukcik i tu będzie gdzieś ten lik pewnie po prawej. O, tam jeszcze jest bareczka, ludzie chillują, jakiś park, no super miejsce, kochani. Na piknik na przykład, no piknik niedzielny, o Tudor Lodge, o widzicie, to jest to, tylko znowu problem, gdzie stanę, no muszę stanąć tak tu na tu, tu oczywiście mnóstwo samochodów już jedzie. Oh, sciences, thank you very much, thank you. Kochani, jak ostatnią paczkę dostarczałem, to też przyleciał bez koszulki, pamiętacie? A tu jest ten pub Black Swan. Już wam go nagrywałem parę razy, ale nagram wam jeszcze raz, bo jest sporo nowo obserwujących. Zobaczcie, pub wygląda tak, a ja się przy okazji nawrócę. The Black Swan, piękny pubik, a ja już upijam kolejny posłuch. Słuchajcie, zwariuję dzisiaj znowu ta sama sytuacja jak przed chwilą, czyli znowu dom za górką i tu się muszę teraz nakręcić. Tu jest jakiś wjazd do kogoś na posesję. Mam nadzieję, że nic mnie tutaj nie huknie zaraz z boku. No porażka jakaś, no. Porażka, ale nie narzekam. 149, no to dobra, w dobrą stronę jadę. Zobaczcie, tutaj wszędzie flagi angielskie pozakładane w związku z rozgrywkami w piłkę. Zobaczcie, jak tu jest ładnie. No fajnie. To mi się podoba właśnie u Anglików, że oni tą flagę tak cenią i lubią i ją wszędzie zakładają. Dobra, stajemy tutaj. Zobaczcie jeszcze raz, jak to fajnie wygląda, flagi wszędzie. Right for the cockapoo, as soon as he sees something goes past, because they live in the cul-de-sac, he's out barking all the time. So he's good, he's not bored. Yeah? John, yeah? Yeah, that's it, thank you very much. Thank you, cheers, bye bye. Zobaczcie tutaj po prawej kolejny pub, The White Bear, czyli biały. Biały, kochani, niedźwiedź, tak w ogóle jeździmy koło wokół Hodeson. Hodeson. Right, I've got a complaint to make. Why? I ain't supposed to get this stuff off our spy. Tutaj gościu mnie przywitał od complaina, czyli od złożenia skargi. Ale nie na mnie, tylko na firmę. I to jest właśnie dobry, gościu podjął dobry temat. Słuchajcie, my jeździmy od rana i jeździmy po obiedzie, nie? I są ludzie, którzy naprawdę pracują i nie mogą ciągle, jak mają paczkę, zwalniać się z pracy i przyjeżdżać, bo jest to no, śmieszna sytuacja. Więc kolonet mówił, że kontaktował się z nimi niedawno, mówi, że w 5 czy 6 razy się kontaktował i zawsze obiecywali, że paczka będzie po obiedzie. No a jest godzina 14 i gościu znowu wziął dzień wolny. Czyli firma ma na wszystko wyje, wiecie co. Tak w ogóle to byliśmy na ulicy, która się nazywała Tarpan, czyli tak jak ten polski kiedyś samochód. I wracając do tego gościa, to ja wam powiem, oczywiście oni mogą mi zostawić instrukcję, żebym ja zostawił na przykład u sąsiadów paczkę, nie? Bo na zewnątrz nie możemy, bo to są leki, ktoś ukradnie, nie wiem, sprzeda albo się nażre tabletek, czy tam jakąś, nie wiem, jakiś syrop wypije. Więc jeżeli mi zostawi
notyfikację zostaw u sąsiadów, no to ja chętnie zostawię, tylko że sąsiedzi niechętnie takie paczki biorą, bo jak ta paczka ma być w lodówce, no to weźcie, wkładajcie do lodówki swojej jakąś paczkę, gdzie nie wiadomo gdzie leżało, kto dotykał i co się z nią działo, nie? Wiecie o co chodzi, nie? O higienę chodzi. Więc sąsiedzi no czasami biorą, czasami nie, a druga kwestia, że jak przypuśćmy coś się gościowi stanie później po zażyciu tego, to mogę zrobić dochodzenie, że sąsiad na przykład nie trzymał tego w lodówce, nie? No na przykład, to coś takiego. Dobra, jedziemy dalej. Zobaczcie, tutaj coś robią na drodze, nie? A tu jest taka tablica, widzicie? Jest napisane temporary obstruction 15 minut delay. Co oznacza, że przez 15 minut tutaj będzie to stało. Okej, okay. Ale nie jest napisane od kiedy te 15 minut się liczy. No kochani, taka właśnie robienie ludzi w bambuku. Ale zobaczcie, jaka tutka się tu kręci. Nie wydaje mi się, że to zajmie 15 minut. Tutaj po prawej musicie zobaczyć ten bar. Zobaczcie, bar indyjski. Ale zobaczcie, jak wygląda ten bar indyjski. No tak wygląda, jak bary w Indiach pewnie. Zobaczcie, piękny, stary budyneczek. Słuchajcie, znowu gdzieś wjechałem. Ta nawigacja znowu mi kazała wjechać. Tutaj nie wjadę pod ten daszek, bo się nie zmieszczę. Więc muszę się tu jakoś nakręcić. I numer 50, ale tu nie ma numeru 50. 38, 40, no chyba, że to jest tamta ulica tam. A dobra, to jest napisane, widzicie, Rochford Close, numer 38, 50 tam. There's only two there in the back. So we'll be there, we'll be 50 could feet be, on the back. Could be there, yeah. Thank you so much. Okay, you're welcome. No ja nie wiem, czy ja teraz komuś na podwórko nie wchodzę. Chyba to jest tu z tyłu. Oh, yeah. Hello, Paul. That's me, yeah. How to find this place? Oh, Jesus. Because it's like that, yeah? There is 68. It's a nightmare. You could come through the... No, I can't, because it's too high. Ah, too high. Znalazłem ten numer 50, ale nawet sam gościu powiedział, że to jest problem ze znalezieniem, bo numery idą do 48, później jest przerwa i się zaczynają 68, nie? A to trzeba iść z tyłu, obejść. No tak czy siak, znalezione, ale ogólnie zobaczcie, jak tu jest ładnie, jak tu jest zielono, jakie te uliczki tutaj są ładne i zadbane. Kochani, kolejna paczuszka, tym razem do dentysty i kończymy na dziś, dlatego że Enfield już nagrywałem parę razy, więc nie ma sensu, więc mówię, dentysta i kochani, widzimy się jutro. Hello. Oh, okay. Fire, jesteś? Pod Tomas. Oh my gosh. Yeah, yeah. Thank you. Cheers, bye bye. Kochani, kolejny dzień, kolejne wyzwania. Śniadanie kupione w Tesco, w Rapik, keto w Rapik powiedzmy. Lecimy dalej i zobaczymy, co ten dzień, kochani, dzisiaj nam przyniesie. Jak widzicie, jakieś prace remontowe na autostradzie M25. Kochani, słuchajcie, dzisiaj jest czwartek, jest godzina 11:20, jedziemy kierunek Londyn znowu, ale mam nadzieję, że się troszeczkę bardziej zagłębimy w centrum Londynu, bo mam kilkanaście flatów i poskodów, które wskazują, że będziemy w samym centrum, ale tego nikt nie wie. Kochani, słuchajcie, wczoraj skończyłem po 21:00, 21:20 byłem w domu, więc było ok i odwiedził mnie mój dobry kolega, przyjaciel z Turcji, Ifran ma na imię i mu poprawiałem ceny, zmieniałem mu ceny, podnosiłem ceny w jego restauracji, dlatego że on sprzedaje kurczaki na ostro, tak zwane peri peri, a ja mu projektowałem jakiś czas temu te wszystkie w środku plakaty, e-maili, strony internetowe i poprosił mnie o podwyżkę cen, bo jak wiecie, wszystko idzie w górę, a u niego ceny od roku były takie same, więc jak to Turek płakał, że nie zarabia. Dobra, kochani, słuchajcie, jest piękna pogoda, jak widzicie, słonecznie, 21 stopni, ale będzie pewnie upał, tak jak wczoraj. No i co, lecimy i zobaczymy, co ten dzień, kochani, przyniesie, jakie będą dropy, czy będzie ciekawie, czy będzie lipa.
kochani, jedziemy. Nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy wam mówiłem wcześniej, ale w Anglii, jak się robi kurs na prawo jazdy, to kochani, można jeździć swoim autem i również na egzamin praktyczny, nie teoretyczny, na egzamin praktyczny też można przyjechać swoim autem i swoim autem ten egzamin, kochani, zdawać. Nie wiem, jak jest w Polsce, nie pamiętam, ja prawo jazdy zdawałem, jak miałem lat 18 chyba, czyli bardzo, bardzo dawno, kochani, temu. Hello, sciences? Sorry? Sciences, can you confirm your name? Sciences. Sciences. Silences. Silences. No. Ah, you don't want it? Silences. You say silences. Who's that? It's a Grayson Bawazi or Charlie. Charlie, yes, yeah, medication. Thank you. Hello, sciences. Yes. Can you confirm your name? Happiness. Thank you. Thank you. Bye-bye. Tutaj, kochani, byłem przed chwilą w tych blokach. To są bloki tak zwane kansilowskie, czyli mieszkania przydzielone przez miasto komuś, kto ma niskie zarobki, kto sobie nie radzi, powiedzmy, w życiu, albo jest, nie wiem, samotny, samotną matką. Coś takiego. I co ja sądzę o tych mieszkaniach? Słuchajcie, Kuby mama też ma mieszkanie takie z urzędu. Bo słyszałem w internetach, niektórzy się wypowiadają, że a, bo mam mieszkanie socjalne od miasta, to jest patusem. Kochani, no właśnie tak nie jest, dlatego że oczywiście są patusy i to jest, w sumie patusy to są tylko i wyłącznie Angole, wam powiem. Bo się spotkałem z takimi, czekajcie, bo się spotkałem z takimi sytuacjami nieraz, że na przykład godzina 11, a już sobie siedzi para angielska przed domem i grilluje i piwko, dzieciaki nie w szkole, dzieciaki latają. Tak, to są patusy, ale nie zgodzę się, żeby wszystkich wrzucać do jednego worka i mówić, że jak masz mieszkanie socjalne, to jesteś patusem. Po prostu samotne matki, ludzie chorzy, ludzie, którzy mniej zarabiają, mogą się starać o takie mieszkanie. I to też nie jest łatwo dostać, a jak się już dostanie takie mieszkanie, no to trzeba dbać o to mieszkanie, bo są kontrole, jak się nie dba o mieszkanie, to mieszkanie jest zabierane i się ląduje, kochani, na ulicy. Więc nie zgadzam się co do opinii niektórych na YouTubach, że tylko patusy dostają i narkomani dostają mieszkania socjalne. Kochani, lecimy dalej. Zobaczcie, tutaj coś pozamykane, puby nie przeżyły konkurencji. Albo, kochani, wirusa, który był niedawno. Wjeżdżamy w taką troszeczkę gorszą dzielnicę, zobaczcie, graffiti wszędzie. Tutaj mam gdzieś drop numer 1 mieszkania. No i dobra, numer 1. Chyba kolejne kansilowskie domy. No tak to wygląda. No, jestem w tej gorszej dzielnicy, więc dzisiaj będzie może gorzej, a może ładniej. Zobaczcie, tak to wygląda. Takie flaty. To są jednak flaty, nie miałem napisane, że są flaty. Ale numer 1 to gdzieś na dole, dobra. Wbijamy tam. Sciences. Hello. Yeah, delivery for the medication. They have over here. Thank you so Thank much. Thank you, bye-bye. Nie wiem, czy widzicie ten kolejny piękny budynek. Tutaj mam w nim drop 208 numer, aż to gdzieś u góry będzie, a ja tutaj w takim budynku, już wam kiedyś mówiłem, w takim budynku ja w życiu nie wsiądę do windy. No nie ma takiej nawet opcji, żebym wsiadł do windy, już wolę iść na nogach, choć mam nadzieję, że nikogo nie będzie, wiem, źle to brzmi, ale mam taką nadzieję. Tutaj gangsterka stoi, widzicie, nie ma szkoły, nie ma nic, po prostu sobie stoją i handlują.
jednak, kochani, widzicie, próbowałem. Domofon nie działa, dzwoniłem, nikt nie odbiera, więc fail. I bardzo dobrze, bo mi się tam nawet nie chciało wjeżdżać. Dobra, wyjeżdżamy już z tej dzielni tutaj, całkowicie zmieniamy już poskok na I, czyli na E. Czyli mam nadzieję, że coś fajnego się zacznie. No zobaczcie, tak to wyglądają te stare bloki. Żadna rewelacja, powiem wam tylko, opowiem wam historię. To jeszcze było zimą, było ciemno. Wjechałem właśnie w takie blokowisko jak tutaj. I też były takie piętra, były balkony i wszedłem gdzieś na górę i stało, sami chyba murzyni tam mieszkali. I takie gangi stały nieco 200-300 metrów. A ja idę tam odważnie, nie wiem co to. Najwyżej dostanę w lampę, nie? Podchodzę do gangsterów, mówię, gdzie jest numer taki i taki. To jeszcze mnie zaprowadzili tam i później zeszli ze mną. Więc nie ma co się bać. Kochani, zobaczcie, tu już się zaczyna busy, busy. Jedziemy dalej. Kochani, nagrywam wam ludzi, którzy mi otwierają drzwi. I widzicie, że większość to są emigranci. Czyli można wyciągnąć wniosek, że w Anglii nie ma Anglików. Tak to wygląda, kochani. Co ja sądzę na ten temat? Ja sądzę, że mi to nie przeszkadza, może tak. Mi to nie przeszkadza, dlatego że sam jestem emigrantem. Ja się nie uważam za jakiegoś lepszego, bo jestem, nie wiem, z Europy czy skądś. Dla mnie nie ma różnicy, czy otwiera mi ktoś z Afryki, nie wiem, z Azji, czy z, no, z gdziekolwiek. Mi to po prostu nie przeszkadza. Jestem otwarty, kochani, na te kultury. Kuba. Kuba też mnie dużo nauczył, dlatego że on to w ogóle nie rozróżnia, kto jest kim, bo dla niego to jest po prostu człowiek. Jak mówi po angielsku i się z nim dogaduje, to dla niego nie jest ważne, czy on jest czarny, żółty, zielony, czy niebieski. Człowiek to człowiek. I tak, kochani, powinniśmy właśnie podchodzić do życia, a nie hejtować, bo ktoś jest, nie wiem, przypłynął na pontonie, nie? Jak tam ktoś gada takie rzeczy. Dobra, słuchajcie, jedziemy. I jedziemy i zaraz dojedziemy. 6 minut. Słuchajcie, a tutaj widzicie po prawej stronie jest tor wyścigowy dla, kochani, dla piesków. Widzieliście coś takiego? Bo to znaczy, ja już tu przejeżdżałem, ale nie wiem, czy w Polsce są takie tory wyścigowe dla psów. Nie wiem. Jak wiecie, to napiszcie naprawdę, bo nie wiem. Dobra, jedziemy w kierunku Chingford. Chingford. Kończą się już te duże bloki, jak na razie zaczyna się, no takie, wiecie, to nudne angielskie obudownictwo, ale chociaż spokój i czysto. Thank you, bye bye. Chloe, thank you very much. Thank you, see you, bye bye. Zobaczcie tutaj, jaki fajny mural. Dojechaliśmy tak w ogóle do Layton, kochani. Layton, nieciekawa też dzielnica. Nie podoba mi się w tym Layton. Ale cóż, praca to praca. Do kolejnego dropu już 4 minuty. Zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj dzieci ze szkoły wyszły. Sklepy, biznesy. Teraz popatrzcie w prawo. Znaczy w prawo. Ja mam nagram. Zobaczcie. Z lewej strony zobaczcie, jaka tam jest budowla. Popatrzcie. I z tego, co ja się orientuję, to jest chyba, to był chyba college, tak mi się bynajmniej wydaje. Jak się mylę, to już mam tutaj takich ludzi, którzy mnie poprawią, więc mnie poprawcie, ale wydaje mi się, że jest, kochani, to, że to był college. Zobaczcie, tam u góry nowy budynek powstaje, a tutaj, zobaczcie, chyba dobrze pokazuję palcem nad tym samochodem, zobaczcie, jaki piękny zegar. Dobra, i to jest gdzieś tutaj. Zobaczcie tutaj, jaki fajny różowy dom, jakie ładne ma drzwi z witrażykiem. Domki takie jak wszędzie, takie same. Wszystko stare, ale w miarę zadbane. Zobaczcie. A ja mam numer 3. No to jak numer 3, to gdzieś na początku ulicy powinno być, gdzie stanę. Zobaczcie tu, jaki fajny ten domek biały, bardzo ładny. Numer 3 jest tu. Hello. Yep. Sciences.
Zobaczcie, jaki piękny budynek po lewej stronie. U góry są mieszkania, a na dole jest pizzeria. Zobaczcie, popatrzcie, jaki piękny, stary budynek. Słuchajcie, mam chwilę czasu, bo miałem skancelowany ten drop 20 minut, muszę odczekać, bo nie ma sensu jeździć za wcześnie do kogoś. Powiem wam, co mi się przydarzyło. Miałem leczony ząb kanałowy, dokładnie dwójkę, w Polsce za czasów komuny w szkole podstawowej, nie wiem, w szóstej klasie chyba, tak pamiętam, czy w piątej. No i ten ząb mi się, słuchajcie, złamał się, można powiedzieć. Został usunięty przez dentystę i teraz muszę wstawić implant. Dowiadywałem się, ile kosztuje implant tutaj w Anglii. To jest koszt około 2000-2400. Zależy od przychodni, czy tam od dentysty. I teraz zastanawiam się, czy nie jest lepszą opcją na przykład polecieć do Polski, czy do Turcji, bo wiem, mam kolegę, który w Turcji sobie wszystkie wymieniał zęby na przykład i zapłacił 1/3 tego, co w Anglii. Więc napiszcie mi, co sądzicie, jakie są ceny na przykład w Polsce, bo ja się w ogóle w tym kompletnie nie orientuję. Wiem, że tutaj w Anglii to jest koszt 2200-2400, więc możecie zobaczyć na filmach od teraz, że może mogę mieć tutaj taką szparkę. Tego nie widać, ale jest. Kochani, dobra, jadę dalej i zobaczymy, co się będzie działo. Jak się nic nie będzie działo, to przerywamy dzisiaj i się widzimy znowu pewnie jutro. Ale mówię, jeszcze jest kilkanaście, no może kilkanaście to za dużo powiedziane, ale jest kilka flatów. Podejrzewam, że już w Londynie, więc na pewno coś jeszcze ciekawego, kochani, będzie z tego dnia, czyli z czwartku. Koniec przerwy, kolejny drop, jakiś flat, numer 12, gdzie widzieliście przed chwilą, była stacja Black Hall Station. Sprawdzę, gdzie to dokładnie jest, ale wbijamy się już w takie nowe budownictwo. Zobaczcie, tam coś się buduje, duże bloki, a tu po lewej stronie i po prawej stronie zbiorniki wodne, widzicie tutaj na nawigacji. Czyli jak mówię, pewnie to będą te nowe flaty tutaj, co widzieliście przed chwilą. No i wam powiem, że się nie myliłem, bo z tego, co mi pokazuje tutaj nawigacja, to mam flat właśnie tutaj w tym potężnym, wysokim budynku. Jedyny problem, nie ma gdzie stanąć oczywiście. Nie wiem, jak oni budują te nowe flaty, że nie ma w ogóle podjazdu, trzeba stawać gdzieś. No nie wiem, tutaj nawet nie ma za bardzo gdzie stanąć, bo jest przystanek, zobaczcie. A ja muszę wjechać tutaj. Ale wam powiem, te nowe bloki tutaj naprawdę są ładne. Bardzo ładnie teraz zaczynają budować, bardzo mi się podoba. Pięknie. Zobaczcie te tutaj, jakie są ładne. I zobaczcie znowu, z prawej nowe, a z lewej stare. A tak to wygląda z tej strony. Tak w ogóle to jesteśmy w nowym Tottenham. Słuchajcie, dobra, podejście numer 2. Tu jest mój obiekt i tu obczaiłem drogę, że tam gdzieś chyba można w lewo wjechać. I w lewo i się wyjedzie tam jakby od środka. Coś takiego. Jest concierge. Hello. I'm good. I have delivery for flat 92. It's for George. Yeah, you can drop your delivery. Yeah, delivery. All good, yeah? Thank you. Thank you. Kochani, dzielnica żydowska, więc będzie dużo latało tych z tymi pejsikami tutaj. Flat numer 67. Dobra, takie flaty jak widzicie, flat numer
9 jednak. To dla Sebastiana. Do lodóweczki, ile? Jak się tutaj mieszka dobrze? Tak sobie, takie blokowisko. A tu sporo jest tych żytków, nie mieszka? Ale nie w tym roku, nie. Nie, tu nie, ja wiem, ale tak jechałem teraz, nie? To ich chodzi tyle. Ale z nimi. No ja wiem, ale ty z nimi spokojnie, nie? Czy... To znaczy nie, oni są bardzo spokojni. Tylko tutaj gorzej z tymi gangami. Ach, no to gdzie tych gangów nie ma, wiem. Tak? Ostatnio przecież strzelali tutaj na ulicy. Tutaj, potem tam przy Dalston bliżej. Poważnie? Do przechodni na ulicy. No kobietę postrzelili na nogę. Co? Przechodzącą. A no, ja wiem. To jest dla security. Nie, nie, patrzę, Łukasz. Łukasz, no. A to ja słyszałem o tym. No, to tutaj. Naprzeciwko bloku. No. Tak jak powiedzieliśmy, tutaj 6 lat mieszkamy, no to tutaj przy... Nie to ten wjazd, tylko następny. To tutaj też kogoś zadźgali nożem, tam znowu kogoś, to tak... Niebezpiecznie, nie wolno chodzić wieczorem. Czyli słyszeliście, co Polka powiedziała? Niby żydowska dzielnica, ale bardzo niebezpieczna. Zwijam się stąd, kochani, jadę dalej. Hello. Hello. Do you know Vasily? I have parcel 64, but they is flat, yeah? Yeah. We're here for the same reason. Funny, no? Stolen. Hello. Edmund. Sciences. Education. No, thank you very much. Yes. Thank you. Bye bye. Powiem wam, tak tu się niebezpiecznie jeździ w tej dzielnicy żydowskiej. Chodzi mi o dzieciaki, bo dzieciaki wszędzie latają, nie jeżdżą na tych rowerach, za samochodem, przed samochodem, no to jest jakaś, powiem wam, masakra. A wiecie, co się stanie, jak się potrąci dziecko, nie? Nawet jak z jego winy, to mam przechlapane. Dobra, lecimy jakiś flat. Zobaczcie, tutaj idzie, do niego była paczka przed chwilą, widzicie? Ten w papelusiu. A tu następny, o, proszę bardzo. Ani lato jest, oni w ciapkach zimowych chodzą. Nie, żartuję oczywiście. Słyszeliście polski język? Po polsku mówili, ale to nie Polacy, to byli polscy cyganie, czyli polscy gipsi. Tam sobie siedzą, bawią się i grillują. Słuchajcie, i tutaj kolejny flat, gdzieś tam u góry. Powiem wam szczerze, że mnie dzisiaj już chyba zajadą, ale ja tu kiedyś byłem, tu też jest konsjerż. Tylko nie wiem, czy o tej godzinie będzie, jak będzie, no to do konsjerż lecimy dalej. Probably? Celiak. Which number? 268. And the pin number? Huh? Pin number? 18 digits. Well, joking, okay? For you. Right, thank you, bye-bye. Thank you very much. Hey. Ja już wjechałem do Łotwy, za chwilę będę po ciebie, zbieraj się. Okej, do pa. Dzień, kochani, ja już jadę po Kubę. Rozmawiałem z nim przed chwilą, już ma się zbierać, bo z nim jest tak, że ja do niego zawsze dzwonię, żeby się zbierał. Tak, podjadę i dzwonię, że jestem na dole, to on się dopiero zbiera, wiecie, co chodzi, nie? Więc podjeżdżam, przebitka na Kubę, kochani. Cześć, ananasikowuj. A co ty masz za kromkę chleba? Pojadłem sobie, jak przyjechałem. Chleb? No. Cześć. Kochani, czyli kończymy na dzisiaj i widzimy się już jutro. Jutro już ostatni dzień. Kochani, piątek. Kolejny dzień, kolejne wyzwania. Jest ze mną Kuba. Hello. Kuba jest ze mną tylko na chwilę, bo go wiozę do szkoły. Widzieliście, wczoraj go zabrałem, spał u mnie. Idziemy do szkoły. I chcę wam coś pokazać, co Kuba ma z tyłu na bluzie, ale on nam powie, co masz na bluzie napisane? Liber. Co to znaczy? To znaczy, że jak wychodzisz z szóstej klasy i to znaczy, że tak zostawiasz tą szkołę. Czyli ma na bluzie napisane imię i imiona wszystkich. No widzicie, Kuba i imiona
wszystkich z dwóch klas, które opuszczają ten rocznik szkołę. Nie wiem, czy się domyślacie, gdzie jesteśmy i w jakim kierunku jedziemy. Jak nie, to już wam mówię. Dzisiaj Richmond, czyli ładnie, i okolice wokół Richmond, czyli pewnie też będzie ładnie. Dzisiaj jest piątek. Piątek powinien być dniem relaksacyjnym u nas, a nie wiem, czy taki będzie, bo mam aż, kochani, 46 zrzutów i parę flatów, co się w piątki teoretycznie zdarzyć nie powinno. No ale, kochani, zobaczymy. Jedziemy. Zobaczcie, jaki piękny kościół przed nami. Zobaczcie, jaka szpica u góry. Pięknie. Może mi się go uda zaraz nagrać tutaj z boku. Tylko muszę uważać z prędkością, bo tutaj jest wszędzie, kochani, 20 na godzinę. Tak wygląda. I tutaj przed nami się zaczyna tak zwany, no popularny Richmond Park. Zobaczcie, tutaj jest po prawej stronie. Tam na dole, zaraz zobaczycie. Zobaczcie tutaj, jak jedzie stary Aston Martin na holenderskich blachach NL. Bardzo ładny. Kopci strasznie, śmierdzi strasznie, kochanie, ale to jest zabytek. Richmond i wokół Richmond są piękne tereny. Jedyny minus, są takie strasznie wąskie dróżki, zobaczcie. I są cały czas korki, ale są korki, można podziwiać. Popatrzcie, jak to jest pięknie. Zobaczcie, jakie stare to jest wszystko, te domy. Popatrzcie sami. I ten ciągle ciągnący się mury tutaj w tym Richmond. Widzieliście, przed chwilą poszedłem pod numer 34, nie było nikogo, w komputerze wpisane idź pod numer 40, poszedłem pod numer 40, nikogo nie było. Sfelowałem paczkę, ruszyłem, patrzcie, gościu podjechał. W ogóle zdziwiony, że to przekierowanie na niego, ale wziął. Słuchajcie, ciekaw jestem, ile razy, może nie dziennie, ale miesięcznie, dochodzi na tej ulicy do stłuczek, może nie do stłuczek, ale do jakichś lekkich zarysowań. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Strasznie wąsko, autobus, autobus, autobus. Ten już w ogóle tam nie wjeżdża, bo wie, co go czeka. A za mną jedzie tutaj tir, zobaczcie. W lusterku, zobaczcie. Ciekawe flaty postawione. Stary budynek z przodu, widzicie, ten z tej cegły pomarańczowej, a z tyłu wtopione, wklejone nowe flaty. Dobra, kochani, taka uliczka mała, wąska, numer 49 i pewnie jest dead end, czyli jest jednokierunkowa, choć nie jestem pewien. Numer 49 jest tu gdzieś. Hello, sciences, Russell. Russell James, yeah. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Paczka dostarczona, ta sama ulica, albo zobaczcie na ten domek. Wąski, ale wysoki, zobaczcie. Taki i zobaczcie do góry. Bup. I zobaczcie, kolejny kosmiczny ogranicznik szerokości wjeżdżanego z samochodu. I ogólnie ja tego nie widzę, tylko słucham, kiedy będzie rysa, bo tutaj taki wąski jakiś, nie wiem, to jest most kolejowy, a tam widzicie, pociąg nawet jechał do mnie, nie wiem, czy widzieliście. Dobra, kolejny trop.
Dobra, tutaj mamy gdzieś dropik, mam skręcić tutaj w prawo. Hello, yes. You saw me? Ah, tu już kobietka na mnie stała, więc nie musiałem szukać i wiecie o co chodzi. Popatrzcie tu przede mną, bo tak stoję ni w pi, ni w oko. Tutaj przede mną, zobaczcie jakie fajne kamienice dwie stoją. Dokładnie chodzi mi o tą i o tą. Bardzo ładne. Special when you wear the sunglasses. Yeah, yeah. Yeah, man, have a good day, yeah? And or you post, yeah? Posted. Not post. Delivery. Delivery, yeah. Widzicie, tu jest taki ciąg sklepów. Za mną jest rondo, tam, nie wiem czy widzicie. Stoję na samym wjeździe na rondo na podwójnej żółtej. Nie wiem, czy to jest sklep, czy to jest u góry, czy to trzeba obejść z tyłu, nie mam pojęcia. Kochanie, idziemy sprawdzić. Hello. Sciences? For Julie? Yes, thank you very much. For you, yeah? Thank you, bye bye. Dobra, jednak się samo otworzyło. I tak wam powiem, kiedyś jak jeszcze zrobiłem na mleku, też tak podjechałem pod bramę. Brama się otworzyła. Znaczy otwierała się, uderzyła mi ten z przodu zderzak i sobie wyobraźcie, że się brama zablokowała chyba na pół godziny. No i tak stałem w środku. Dobra, numer 3 jest tu. Hello, sciences. Yeah, yeah. Yeah. Thank you very much. Thank you, bye bye. Zobaczcie tu na numery. 5, 6, 3, 4, 1, 2. 5, 6, 3, 4, 1, 2. Widzieliście przed chwilą na tym domofonie, jak te numerki były nie po kolei. Podejrzewam, że mieszkania są normalnie w tym flacie, tylko ktoś podłączył źle domofon, już mu się nie chciało zmieniać i tylko po prostu zmienili numery na guzikach. Angielska robota. Słuchajcie, kolejny flat, ale nagrywam dlatego, że jest bardzo ciekawy budynek. No, na pewno przerobione jest coś starego na ten budynek, znaczy na te flaty. Zobaczcie sami. Tak to wygląda, widzicie? Taki stary domek, tylko trzy flaty są. Idę tam i zaraz wam nagram moją szpiegowską kamerą. I flat numer 3 to chyba jest tu. Flat 3. Jakie drzwi? Oh, really? I was thinking is that. Doesn't really take much for us. Okay. Daisy, yeah? Yes. Thank you. Lovely place. Yes, lovely. What was there before? Huh? What was there before? Like two... No, 200 years ago. What was there? I have no idea. Oh, it was an old French house. Looks like school, no? Yeah, I don't know. Maybe. Anyway, thank you. Bye-bye. Zobaczcie, relikt lat 60. Cały pusty. Tylko na dole sklep. Mark and Spencer, dobra, słuchajcie, bo nie z tego pasa jadę, jestem na rondzie, a gadam do was. Jedziemy do... Znaczy, przemieściliśmy się do Kingston teraz. No to jest wszystko tam, powiedzmy 5 mil, 6 od Richmond. Powiedzmy, że dzisiaj wokół Comina jeździmy. Drop numer już jest 16, jest godzina 13 i jest już, kochani, 26 stopni. Hello, sciences. Sorry? You, oh, yeah, yeah. Can you confirm your name? Zeva Paramutsami. Keep in the fridge, yeah? Zobaczcie, zobaczcie ten dom, nie? Bo to jest chyba hit dzisiejszego odcinka. Popatrzcie na numery. Tutaj na dole jest napisane, oj, sorry, 39A. Tam jest 1, tu jest 2. Tam jest 39A albo 3. A ja mam numer 5 i zaraz to nagram z bliska, bo to jest, no masakra, już wam mówię, numery w Anglii to jest porażka jakaś, totalna porażka. 39A numer 3, ok, dobra, idziemy dalej. 39A 1, 2. Tam jest 1, a ja mam numer 5. Who make these numbers? Mate, it's confusing, isn't it? 39A1, 39A2. You're confusing it on a plane. I'm just visiting. Okay. Yeah, that's a set out of, yeah? Yes. Yeah, yeah, no. In the fridge, yeah? No, yeah. No, not in the fridge. Chill, mind, yeah. Right, cheers, thank you. Bye.
High Street. Widzieliście przed chwilą, jeszcze raz wam pokażę. High Street, bardzo ładne High Street. Zobaczcie, na lampy u góry jeszcze wiszą świąteczne ozdoby. Te lampki nie zdjęte, pewnie nie zajmują w ogóle. A ja mam drop, słuchajcie, tutaj po prawej stronie, gdzieś tu w tych kamieniczkach. I no i jaki jest problem? Wiecie, jaki jest problem, nie? Problem jest, gdzie ja stanę. I stanę, wiecie, gdzie stanę? Widzicie ten chodnik tutaj? Ja się tu wbijam na ten chodnik. O! I to jest już mandat od razu, nie? Dlatego, że zobaczcie tutaj. Widzicie zygzak? Jeżeli jest zygzak, to od razu nawet policja staje i może dać mandat. Numer 4648. To jest jakaś firma. Hello, sciences for sciences for Joshua. Sales. 4648. Sales progression, which is. Yes, that's it. Okay. Joshua Lyles. Right, yes. That's yeah. Medication. Medication. Yes. Thank you. Thank yes, you. Bye bye. Zobaczcie, tutaj cała ulica, cały ciąg takich domów typowo w angielskim stylu, zobaczcie, no to już nie, ale tutaj cały ciąg takich samych przepięknych domów. Słuchajcie, musiałem stanąć po Monstera, bo jak już jestem taki zmęczony i jest gorąco może dlatego. Słuchajcie, oglądałem wczoraj live'a mitomana londyńskiego i doszedłem do wniosku, że powstanie na tym kanale seria, która nie będzie osobnym filmem, tylko będzie dodawana do tych vlogów o nazwie Gdzie byłeś na wakacjach według fujarka na emigracji. Dlatego, żeby prostować te debilizmy, mitomaństwo i kłamstwa, które on mówi tutaj o Londynie, o ludziach i o tym, co się dzieje. I tylko przytoczę wam dwa przykłady z tego live'a. W sumie mógłbym trzy, ale dwa takie, że widać, że chłop się nie zna, gada głupoty. Pierwsze to jest o hulajnogach. Fujarek powiedział, że w Anglii hulajnogi elektryczne są zabronione, a jeżeli chcesz używać takiej hulajnogi, to musisz sobie ją ubezpieczyć i nakleić taką małą rejestrację na nią. Kochani, to jest debilizm dokładny, totalny. O, totalny debilizm, dlatego że po pierwsze, można jeździć na hulajnogach elektrycznych, ale nie po drogach, czyli na przykład w parku, po ulicach nie wolno. Nie ma opcji, żeby sobie kupić jakiś tam insurance i na hulajnogę jeździć. Nie ma czegoś takiego. W parku rekreacyjnie można, ale nie ma jakiejś tam rejestracji i tabliczek takich małych z rejestracji na samochody, że się tam przykleja, albo elki, albo coś takiego. Drugie, co on tam szczelił, to on powiedział o dronach. Powiedział, że w Anglii jest totalny zakaz latania dronami, dlatego on sprzedał swojego drona. Słuchajcie, nie ma takiego przepisu w Anglii zakazującego latania dronami. Dronami można latać wszędzie. Uzależniona jest tylko wysokość latania dronami, kochani, i to zależy od wagi. Ale dam wam przykład drona tego najbardziej popularnego, czyli tego DJI Mini. DJI Mini jest dronem do 249 gram i według przepisów można latać nim wszędzie oprócz terenów i wokół terenów lotniska. No to jest chyba raczej, kochani, logiczne, czekajcie, bo to muszę autobus wyprzedzić. To jest chyba jednak logiczne, że nie lata się nad lotniskami. Więc to jest kolejna głupota, którą Jaruś wymyślił na szybko, że jest zakaz lotów. I ten trzeci przykład wam powiem,
Jaruś, Fujaruś mówi, że postawił motorynkę gdzieś tam w bocznej ulicy w Londynie i w ciągu minuty dostał mandat. Kochani, nie ma takiej opcji. Znacie mnie, wiecie, że ja jeżdżę cały czas po Londynie i mniej więcej znam się na tych przepisach. W Londynie, jeżeli jest linia pojedyncza lub... Tak, jeżeli jest linia pojedyncza, można stać do 5 minut. Czyli przyjeżdża parkingowy, włącza sobie tam w maszynce, tak jak ja mam PDA, czas. Jeżeli ktoś nie wróci po 5 minutach, kochani, jest mandat. Ale nie ma tak, że podjeżdża i gdzieś stawia z boku i tam gdzieś schowany jest parkingowy i daje mandat. Mandat natychmiastowy jest, jeżeli zaparkujemy na przykład w centrum Londynu na podwójnych czerwonych liniach lub na podwójnych liniach żółtych, to jest z automatu mandat, lub zostawimy pojazd, motorynkę czy tam samochód na tak zwanym zygzaku. Widzieliście już, ja pokazywałem wam dzisiaj ten zygzak. To jest z automatu mandat i taki mandat nawet może dać, kochani, wam policja. Czyli, kochani, on mówi do was: nie dajcie się dymać, a dyma wszystkich wokół, gada głupoty, wymyśla, zmyśla. Słuchajcie, jak macie jakieś przykłady mitomaństwa Jarka, wysyłajcie do mnie na e-mail, tu macie e-mail na dole. I od przyszłego, może nie od przyszłego, ale tam powiedzmy co drugi, co trzeci mój vlog pojawi się seria, jeszcze raz powtarzam, gdzie byłeś na wakacjach według fujarka na emigracji. Kochani, tyle o fujarku. Ogólnie wiecie, ja wam mówiłem na live'ach, ja tam do niego nic nie mam, ale nie lubię, jak ludzie kłamią prosto w oczy. Jest to po prostu chore. Kochani, kolejny drop. Dojechaliśmy do świata golfu, patrzcie. Hello. I have delivery for Jack. Yeah, I'll take that for him. The fridge, yeah? Yeah. Alright, thank you. Słuchajcie, tutaj jakaś akcja policji, no... Stanęli się na środku, zobaczcie. Drzwi otwarte. No i nie wiadomo, o co chodzi, nie? Chyba o tego wana tam zatrzymanego z tamtej strony, tak mi się wydaje. No ale to tak sobie stanęli. Dobra, no mają strzałki zapalone niby na szybie tylniej. Ale tak się nie staje, panowie. No bez przesady, panowie policjanci. Ja rozumiem. Ale stwarzacie niebezpieczeństwo, to jest droga szybkiego ruchu. Słuchajcie, ja mam przerwę teraz, przerwę macie i wy od emigranta. Jeździliście ze mną, albo ja z wami, no jak zwał, tak zwał, 3 dni. Dla was to było paręnaście minut, dla mnie jakieś 30 godzin pracy. Mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że to docenicie zostawianiem suba. Oczywiście namawiam komentarz, łapka i sub, bo tu jest taka animacja, to muszę to powiedzieć. Ale kochani, każdy sub zostawiany... pozostawiony przez was pomaga kanałowi w rozwoju, a jak powtarzam, nic was to nie kosztuje. Słuchajcie, będzie teraz tygodniowa przerwa, dlatego że wyjeżdżam w delegację do Southampton i nie będzie odcinków, ale jak mówiłem wcześniej, będą live'y, będę oczywiście nagrywał materiał, ale go, jak przyjadę, to go zmontuję i dopiero go wrzucę na YouTube. Więc kochani, my się widzimy za tydzień, jest niedziela, życzę wam miłego weekendu, miłego tygodnia. I widzimy się, no prawdopodobnie w przyszłą niedzielę, choć nie, sorry, widzimy się jutro w serii Jak smakuje Anglia. I tylko wam powiem, że to będzie odcinek kebabowy, jak to książulo mówi, mieszane, ale nie zdradzam więcej. Kochani, dziękuję, że jesteście, dziękuję za wspieranie, dziękuję za komentarze, dziękuję za łapki, cześć. Close it down for Lewandowski. Setting the example. Kochani, mamy tutaj za granicami. Ja akurat w Anglii, w samochodzie, na autostradzie, w drodze powrotnej do domu wspieram naszą drużynę i wspieram Polskę. Kochani, jeszcze raz cześć.